Witajcie, ja jestem Darkness, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z mapy od widzów. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na mapie od, nie wiem, jeszcze kolejny, cześć Darkness, odwróć się, bo żeśmy się spełnili w ogóle. Oto mapa stworzona przez Minecraft Maxi. Spójrz w dół i znajdź twarz. A tutaj chodzi o twarz, a no faktycznie jest tu twarz, to jest Somoczka, co nie? Tu jest taki pomarszczone czoło, tu jest takie brwi znerwowane, tu jest buzia. No dobra, znalazłem twarz, więc chyba challenge complete. O, jasne przed noc. O, i fajnie, i noc. Nie no, dobra, weźmiemy sobie dzień, bo będzie jasno i będzie fajnie. Zasady pierwsze, gramy na easy, okej, gram easy. Wyłącz czat, znajome co? Ludzie, jest komenda, która pozwala wyłączyć czat, ale nie pamiętam teraz jaka, więc tylko mówię, że jak robicie już tą, ten, co się zorientujcie. Korzystaj ze swoich ulubionych shaderów. Okej. Game Mode 2. Czy mamy Game Mode? Dobra, już no, mamy chyba Game Mode 2. No mam Game Mode 2. Nie oszukuj, nie czytaj itp. Jak znajdziesz jakiś bug, to można korzystać z Game Mode 1. Wyłącz Auto Jump. Okej. Controls Auto Jump Off. Kiedy musisz zniszczyć bloki, przełącz na Game Mode 0. Okej. No to ej, no come on. Jasność 0/nastrojowa. Nie mam Minecrafta po polsku, także aha, dobra, chodzi, że modi, tak? Że to jest nastrojowa. Tak, żeby było ciemno, ale żeby było widać na filmie. No to ja mam shadery, więc chyba ten więc chyba mogę sobie dać w sumie bright. Mapa stworzona przez Minecraft Maxi dla Darknessa. Mapa jest długa raczej. Zawiera Find the Battle, Puzzle, Labyrinth, Parkour. Nie bój się, starałem się robić łatwe. Lajki, sub dla Darknessa. Uwaga, o widzicie, lajki, sub dla Darknessa. I tak właśnie macie zrobić. Uwaga, możliwa fabuła. Pamiętajcie, jeszcze zanim zaczniemy mapę, zostawcie w tym momencie łapkę w górę, ponieważ to będzie mega motywacja. Jak teraz wejdę sobie właśnie, będę sprawdzał, jak film się przyjął i zobaczę, no nie wiem, tak 3000 łapek w górę chociaż. Więc zostawcie łapkę w górę, no więc dzięki wielkie za każdą łapkę w górę. Dobra. Jesteśmy gdzieś, idziemy bardzo wolno, bo to jest sandstone. Ty, ciemno tu i trochę strasznie, no jest trochę strasznie i ciemno. O Jezus Maria, co się stało? O, teleportowało mnie. Tu jest skrzynka, nad skrzynką nic nie ma. Tu jest ścieżka bólu. No nie dla mnie. Witaj śmiertelniku, jestem Max Szatan. Przywołałem cię tu, abyś wykonał mnie zadanie. Znajdź gwiazdkę władzy. Przywrócę ci normalne życie. Gotów? No jasne, że gotów. Nie wiem, o co chodzi, jakie normalne życie, ale ok. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku, kliknij tutaj. Najpierw zróbmy kilka testów. Oto pierwszy, znajdź przycisk. A, że to jest takie dla lamusów, ta? Find the button. Ale ja nie jestem lamusem. Czy tutaj będzie przycisk pod tym drzewem? Nie. Tutaj, no, bardzo możliwe. Okej, okay, Blaze Rod. I po co mi tutaj pewnie jakiś bonus jest, podejrzewam. No tutaj powinno być, aczkolwiek nic tutaj nie widzę. Znaczy możliwe, że ten test jest po prostu taki dla idiotów i po prostu chodziło o ten przycisk. Stwórz jantowy kilof, nie używaj rzeczy z ramek. Okej. Okay. Teraz zobaczmy twoje umiejętności craftingu, możesz liczyć tylko te rzeczy, oho. Naprawdę, autorze, nie, ja nie będę tego czatu wyłączał i nie będę już sobie dał game moda, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu, żebym cały czas się przełączał i włączał tu w opcjach. Dobra, więc tak, mam Blaze Roda. To będzie moja przyjacielska pałka, okej? Brakuje mi rampka, zróbcie jakiegoś rampka na jakimś escape'ie, co byłoby fajnie w sumie, dziękuję bardzo z tego miejsca. Gdzieś mi tutaj to spadło. O dobra, mam 3 te. Potrzebuję 4 na crafting table, chyba że jakiś znajdę, w co trochę powątpiewam. Chociaż wydaje się, że jest tutaj dużo drewna jakoś. W sensie już mam 6. Wystarczy na desk. No tu jest kolejna, więc po prostu trzeba zrobić tego craftinga, mi się wydaje. Tam była kolejna deska, wiem, nie musicie mi mówić, nie musicie mi pisać w komentarzach. No nie wspominałeś deskę, bo ja wiem, że tam była. Także zniszczmy ją sobie tak. Muszę tak zerknąć na odległość. No nie mogę, muszę obejść. O, jeszcze tutaj są deski. Więc no. Okej. Teraz tak, mamy 10 tego. Czyli tutaj
Zaraz. Zrobię sobie patyki. Dobra, to mi akurat zostanie 2. Dobra, czyli robimy craftinga. Teraz w craftingu robimy kill off, tak? Z kill offa sobie zrobimy... Znaczy tylko... Zaraz, mogę niszczyć stone'a. A dobra. Czyli mogę cobla niszczyć, mogę niszczyć tylko stone'a. Muszę sobie wykuwać tego stone'a. Tutaj raz, dwa... Okej. Okay. Mam jedno drewno za mało, tak w ogóle, nie? Więc trzeba będzie się potem spiąć trochę. Gdzieś tutaj było... Dobra. Tu jest jedno żelazo. Myślę, że za jakimś stone'em będzie kolejne drewno. Dlatego też jest tutaj tak dużo, mi się wydaje. Tutaj nie, tam jest lapis, nie wiem po co mi lapis w ogóle, ale okej. Tutaj też nie ma nic. Halo, halo, gdzie tu jest żelazo? Co ja zrobiłem? Nie ten przycisk, o. Dobra, aha, wiem po co, to mi na piecyk jest potrzebne, ta. Zdecydowanie na piecyk. Piecyk się robi z 8 stone'ów. Tego chyba nie mogłem niszczyć, ale dobra, tak wolałem tylko się upewnić, co nie? No tutaj... Dobra, już mam tego. Tutaj nic. Tutaj nic. Czy ja jestem ślepy? Chyba nie, chyba to jestem jeszcze chyba... O, dobra. Chyba jestem jeszcze za młody na sklerozę. Sklerozę, Boże, na ślepotę. I ostatni kobl. Gdzie jest ostatni kobl? To nie. Trzeba korytarz. Dobra, tu jest. Nad lapisem. Jest ten lapis, mnie trochę zmylił, można powiedzieć, więc. A jeżeli miał taką funkcję powiedzieć, no to spełnił ją idealnie. Dobra. Furnace. I go sobie postawimy tutaj, bo. To jest jakieś w ogóle wyjście, więc. Czym ja to mam przepalić? Teraz pytanie. Możesz niszczyć tylko te rzeczy. No ale czym ja to mam przepalić? Drewnem nie mogę, bo potrzebuję na patyki, po to sobie zrobić z tego kill off żelazny. No dobra, no załóżmy, że możemy niszczyć to, nie? No to sobie wezmę te już dwa stropy. Nie, strop to jest taki, co jest na suficie. To są... sporniki. Nie wiem, sorry. Okej, to się tutaj przepala. W tym czasie jeszcze sobie może wezmę takie dwa, bo nie wiem w sumie ile to będzie potrzeba. Myślę, że dwa wystarczą zdecydowanie. Dobra. W ogóle na moim kanale ostatnio, kurde, dużo się dzieje. Aha, jedno żelazo jadło, takie dwa. To ewentualnie jeszcze wezmę te takie. No autor nic nie pisał o tym, że można to zbierać, ale no trudno, trzeba sobie jakoś radzić w dżungli, nie? Trzeba sobie radzić. A dobra, starczyło akurat idealnie. Nie, najpierw trzeba... W ogóle ostatnio mi pisaliście, że da się zrobić obsydian żelaznym kill-offem, także... Sprawdźmy to. Dobra, coś mi się nie wydaje jednak. Ktoś to pisał chyba tak. Boże, czy kolejna osoba sobie pomyliła lapis z diamentami? Tutaj są 3 lapisy i nie ma diamentów. Jezu. Okej. Nieważne. Bo tutaj widzicie, to jest ewidentnie, że trzeba znaleźć diament, nie? No i teraz on był na rampku. Jak ma sobie lapis z diamentem pomylić? To jest trudne. Cheater detected. To było nie do przejścia, no ale cóż. No jasne. Autor to przewidział. Nie cheater detected. Tylko mnie sprowokowałeś. Ojeju. Dobra, autor sobie mną manipuluje, widzę. Okej, sprawdźmy twoją orientację. Oto labirynt. O nie. Miało labiryntów nie być. Czy tu jest void block? Co takie dziwne to takie było jakieś. No nie, nade mną jest void block, dobra, żebym przypadkiem nie uciekł, tak? Autor mi nie ufa. No w sumie ty też bym sobie nie ufał, także doskonalecie, autorze, rozumiem i zgadzamy się we dwoje co do... Dobrze, udało się przejść do przedostatniego testu. Przygotuj się na skakanie. O nie, czyżby parkour by był łatwy? Okej.
Okej. Okej. Aha. I... Aha, tam jest void block. O Jezu. Już myślałem, że ja mam tam skoczyć, w sensie... To jest kolejny OMG. Zostałem oszukany. Zaraz, jeszcze raz, rozpędzę się. Aha, dobra, mam jedzonko na szczęście. Skoczę stąd tam. O nie! To jest gwiazda śmierci! Gwiazda śmierci mnie zatrzymała. Jezu, jaki dziwny jest ten parkour. Robi się ciemno. Okej, okay, tu jest blok. Moje zmysły wariują, ludzie. Czuję się bardzo niekomfortowo. Mhm. Czyżbym musiał dojść tam? Nie! Aj, było blisko, no. Jeszcze raz, come on, do this. Let's do this. Just do it, nie? Okej. Dobra. Omega, tu jest ściana, tak? Tu jest ściana. Trzeba strój w takim razie tam. A jak już tu jestem, to... Aha, dobra, teraz... Trzeba się trzymać drabinek, bo na górze są void bloki, po których teraz sobie przejdziemy. Okej, okay, autorzy mówią, że ten parkour miałby się łatwy, nie? Czy mi się tylko wydawało? Aj, był okropny! Był okropny ten parkour! Nic nie widziałem! Wszystko na przeczucie! Zapamiętałeś. O co chodzi? Jak mam na imię? O nie! O nie! Max Shat... Jest! Ile bloków matmy było przy parkurze? Raz, dwa, trzy. No nie trzy? No to cztery w takim razie. Gdzie był pierwszy Blaze Rod? W jaskini w ogniu w piramidzie. Pierwszy Blaze Rod akurat tak się okazuje, że był w fontannie, więc no... Podejrzewam, że w jaskini początku była jakaś piramida. Dobrze, jesteś gotów. Zaczynaj. Na co jestem gotów? Co? To nie jest koniec? Myślałem, że to koniec już. O nie. Mamy problem z teleportacją. Musisz uruchomić ją ręcznie. Aha. Ale super. O my god. Dziękuję bardzo, autorze. Tylko o tym marzyłem. By móc sobie wklikać przyciski. Daj, ja bym tego nie mógł robić. Normalnie. Tam jest ciemno strasznie. To już nie ma przycisków, dobra. Może całą podłogę najpierw sprawdźmy, whatever. Ojeju, to jest okropne. A pamiętam, jak kiedyś na moim serwerze Survival Games na spawnie zrobiłem taką właśnie minigierkę z wciskaniem przycisków i w sumie już raz wiem, jak się czuli ludzie, którzy to robili. W sensie przechodzili tą minigierkę. Czuli się źle, czuli się bardzo źle. Zauważcie też, że są nie tylko drewniane, ale także kamienne przyciski. Dobra. Czyli on będzie chyba gdzieś na ziemi, ten przycisk, w takim razie mi się wydaje. Do it. O! Dobra. Gdzie ja jestem? Halo, halo. Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Co tu się dzieje? Halo, dzień dobry, panie Steve, jeden, drugi, trzeci. Jakie seksowne ubranka macie. O Jezus Maria, wam zazdro... W sumie wezmę se je. Niebieski to mój kolor, dobra. A teraz co ja mam tutaj zrobić? WC. A, byłem w kiblu, no to bardzo fajnie. Dobra, to jest przycisk jakiś. Aha, że co, że niby... Teraz mam się sam skrzepnąć, o co chodzi, ta? Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic. Tam jest Blaze Rod, okej. Czy tutaj coś... Tam jest przycisk, dobra. Więc trzeba się wdrapać prawdopodobnie tam, tak podejrzewam. Tu. Dobra. Co to jest? Jakiś labiryncik chyba. Dobra, ale najpierw sobie wezmę... Aha, łuki strzały. Dobra. Teraz... O co chodzi? O!
co rusza Polat przed wie... Jeski! Entity! Stary, to ty! Nie wiesz... Co? Wróć tu, gdy ją zdobędziesz! Jakie pola przedwieczne! Dobra, tym razem wezmę coś, co... Czy... Dobra, nie brałem jeszcze dżunglowej łódki. Patrz się cały czas tam... aby nie popsuć zabawy. Okej. Okay. Oje... Zusiu... Nie. 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 Okej. Okay. Ale się niekomfortowo czuję, czekajcie, bo to... Ja nie mogę się rozpędzić przypadkiem, bo... się rozpędzę, to będzie kicha, bo to już nie będzie dał zahamować. Aj. Nie, utrasuj. Dobra, huch. Jej. Chciałem już dalej się chyba nie da wejść, więc dobra, nice. Co, że niby następna łódka? Halo, halo, autorze. Co to jest? Pierwszy raz kitem w Minecraftie widzę. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie tak. Po prostu pobiegniemy w sumie. Prawie spadłem przez moje oszukiwanie. W sumie, dobra. I pływamy, nie no, dobra. Ja idę w dół. Sorry łódka, posuń się, bo mi zawadzasz, no. Gdzie teraz jesteśmy? Wrzuć tu owoc, jeśli go nie masz, wracaj. Huch. Na szczęście mam. Czekajcie, gdzie... Wiem, że to nie był diament. Spawn point. O co chodzi? A, dobra. Okej, ale zaraz, czemu mnie tutaj cofnęło? Zaraz, przyjdę tu jeszcze raz może. Może o czymś zapomniałem, coś pominąłem? Tak w sumie myślę. Aha, bo ja miałem tam stanąć, żeby... A ja tam ten owoc wrzuciłem, dobra. To sorry, źle zrobiłem. Owoc, chodź tu. Teraz... Dobra. Dobrze, karta aniołów, masz prawo wejść na pola przedwieczne, ruszaj. Ojeju, co to jest? Ta mapa jest super, podoba mi się. A no tak, zapomniałem, musisz jeszcze rozwiązać zagadkę, aby wejść. A, dobra, te zagadki są akurat spoko, bo one są zwykle całkiem proste. Dobra, więc powiedzmy, że to będzie tak. To pójdzie tu. To pójdzie tam. To wyjedzie tu, wyjedzie tu. Pojedzie tu. Pojedzie tu. Pojedzie tu. Wystarczy każdą dźwignię przyłączyć, słuchajcie. To nie ma nawet filozofii tutaj zbytnio. Widzę. Dobra. Nie. Stój. Dobra, wsiadłem. Huch. Ale mi się fartło. By to pojechało beze mnie. Gdzie jestem? O co chodzi? Okej, udało mi się ciebie tutaj przeteleportować. Oto kopalnie aniołów. Gdzieś niedaleko jest gwiazda władzy. Ruszaj. O nie! Co ja... Ups. Autorze, mam buga na mapie. Jest bug na mapie. Kurde, już myślałem, że idealna mapa, a jednak nie. A jednak nie, ale przynajmniej autor widać, że... W ogóle, a propos tego lapisu, co widać, że autor oglądał mój filmik z Rampkiem. O tym, jak ta dziewczyna zapomniała, żeby... Damy modę jeden może. Dobra, jestem tu. Dobra, jestem teraz tu. Teraz idę tu, skaczę tu. Jestem tu. Jestem teraz tu. Dobra, ja myślałem, że to jest jakiś voice block czy coś, nie? A, to chyba ten, no nie za fajnie w sumie. Znaczy... Czy ja mogę tam zejść? Aha. Tu jest spawn point. Dobra. Jestem tutaj. I co tutaj mogę zrobić? Chyba muszę skoczyć tu. A stąd? Nie wiem, w sumie gdzie mam skoczyć. Może być jakiś void block.
czy barrier block, boże, ja mówię void block, bo nie wiem, jakieś takie głupie przyzwyczajenie. O nie, dealer, pamiętasz swój film o najtrudniejszym strzoku w Minecraft? To jest najtrudniejszy strzok w Minecraft. Dobra, teraz stąd gdzie? Naprawdę? Aha, ja wiem, do Minecrafta trzeba wejść, dobra, ogarnąłem. Jeszcze raz, teraz mi się powinno udać. Na chillu, przejdziemy sobie to. Dobra. Ej! Nie trafiłem se w wagonik! To nie było planowane. Pewnie nawet przez autora nie było planowane, żeby sobie w wagonik nie trafić. Dobra, jeszcze raz. Okej. Naprawdę. Omegy. Dobra. Nice, jestem tutaj. Teraz idę tędy, tu. Okej, okay. Tu jest skrzynka z Blaze Rodem. W sumie moje poprzednie Blaze Rody już przepadły, bo... Okej. Nie. Ja się nie zgadzam na takie coś. Ja już widzę, ile ja tutaj czasu zmarnuję. Nie. Takie parkury są B, zapamiętajcie, one są bardzo B. A, dobra, tutaj może po prostu przejść. Ja myślałem, że to jest jakiś parkour. O, gwiazda władzy, mam gwiazdę władzy, nice. Teraz tu. No to dobra, to widzę, że się będzie działo prawdopodobnie. Wezmę sobie może shielda. Jezus! Co to jest? Co to? O nie! O nie! O nie! Nie! Nie rób tego! Aniele! Zaraz! Czy był jakiś checkpoint może? A! Ups! O nie! Dobra! Teraz mam za swoje. Było nie oszukiwać. Było nie oszukiwać. Ale zaraz, to jest bug na mapie, bo... Autor się chyba nie spodziewał, że będę tyle razy ich ten... Musiał zabijać. O dobra. Oni są nawet prości do zabicia, w sensie tylko biegają, tak. A teraz jaki kozak, bo sobie game moda odpaliłem, nie? No jasne, kozak do czasu, jak zwykle. Dobra, gamy modę 0. Nikt nic nie widział, blazer od kolejny. Więc idziemy dalej. Co tutaj mamy? Dobra, bonusowy pokój, no to bardzo fajnie, mi się bardzo podoba. Wchodzimy. Na koniec aż wszystko przetestujesz. Brawo, Damian, za... Serio? Przyszedłeś mapę. Tutaj masz kilka dodatków zrobionych przeze mnie za pomocą Neta i Yety. Ciesz się, to koniec. Jej! Anioł stróż. Nie. Fajny anioł, ja go nie chcę. Team przyjaźń. Co to by... Co? Aha! To czekajcie, to ja wiem, co zrobić. Czekajcie. Żeby mi być. Witam! Z tej strony iSuperMWK i słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo mapa była epicka. Tak, zostawcie łapkę w górę, to ja jestem ten żebrak. Witam! MWK, łapka w górę. 10 tysięcy łapek to śniadanie dla mnie. Dobra, nieważne. Miecz Darknessa, co to za miecz? Miecz pradawny... Koleś, grabisz se, nie? Wielka kolorowa owca. No, nie działa. Chodź, zgiń. Dobra, na koniec. Danger. Wezmę sobie Game Mode 1. Dobra, więc pamiętajcie, łapka w górę, bo ja jestem MWK, nie? O nie. Ale masz fajny tyłek. Dobra, więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Bo ja jestem MWK, także no, łapka w górę, 10 tysięcy łapek w górę, mam nadzieję, że dacie radę, no więc wszyscy no tam, no łapka w górę, nie, bo jestem MWK, trzymajcie się, na razie, no i cześć!